Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Iloncia Lu. Mam na imię Ilona. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak daleko jestem już z dzierganiem dla noworodków. Zrobiłam już jeden komplecik dla jednego z noworodków, które mają się w najbliższym czasie urodzić. I teraz robię następny komplecik na drutach z wełenki. I już Wam pokazuję, jak daleko jestem. W ostatnim filmiku pokazałam Wam, że zaczęłam robić spodenki. I te spodenki już są gotowe. Te spodenki bardzo fajnie mi wyszły. Robiłam je według tutorialu z kanału od pani Kingi Makowskiej, wełnianek rajdołek. Troszeczkę zrobiłam inaczej te spodenki niż tam w tym tutorialu. To jest bardzo fajne, że można właśnie co nieco robić po swojemu. Niekoniecznie musi być wszystko identycznie robione. No więc ja zrobiłam te spodenki tak i one mają tutaj na dole ściągacze robione lewy, jedno oczko lewe, jedno prawe. Te spodenki będą na malutkie dziecko. Mam nadzieję, że takie właśnie od narodzin do około 3 miesiąca życia. To wszystko zależy, jakie duże się urodzi. Te spodenki robione są od dołu, każda nogawka osobno. Potem tutaj dobierałam oczka i robiłam później już razem do góry. U góry zrobiłam, kochani, też ściągacz, tak jak na dole w spodenkach. I ten ściągacz zawinęłam do przodu, tutaj go przyszyłam i jest taki rulonik tu w pasie, w który wciągnęłam sznureczek zrobiony łańcuszkiem. No i będzie można ściągnąć tutaj w pasie sznureczkiem albo po prostu poluzować, to zależy od potrzeb. Tak, spodenki już są, no i teraz już zaczęłam robić sweterek. I już Wam pokazuję, jak daleko jestem z tym sweterkiem. Zobaczcie. Ten sweterek robię praktycznie tak samo jak sweterek z pierwszego kompleciku, który był taki komplecik siwo-biały. Informacji podam Wam link do tego kompleciku biało-siwego, który już zrobiłam i opowiedziałam tam o nim też. A dzisiaj właśnie jest ten drugi komplecik, drugi sweterek. I robiony jest tak samo praktycznie, z tym, że tutaj na dole zrobiłam ściągacz lewo-prawo. Tutaj pliska do dołu, ale tutaj ściągacz, żeby było jednak tak podobnie jak w spodenkach, żeby to był komplet, tak? Ten sweterek był robiony od góry reglanem i tutaj troszkę wplotłam też koloru tego samego, co mają spodenki. No i muszę jeszcze zrobić rękawki, zakończę rękawki też ściągaczem lewo-prawo. Sweterek rozpinany, bardzo fajna, ciepła wełenka. Robię z podwójnej wełny i sweterek i spodenki. A ta wełna to jest taka. Tutaj w Niemczech jest taki sklep TEDx, tam wszystko jest, od dywanów po wełnę, materiały i co tylko by się chciało i farby. I to jest wełna Twister Baby. Tej wełny jest tutaj w 50 gramach 210 metrów, to jest akryl i można prać w 40 stopniach. Fajnie. No i robię białą wełną i taką właśnie kolorową i biorę podwójną nitkę. Bardzo fajnie mi się to robi. I robię drutami z szyłką, druty 3,5. Zalecane tu jest użycie drutów. No, nie zobaczę. Napiszę Wam, jakie zalecane są druty czy szydełko do tej wełny. Ale ja robię podwójnie i 3,5 drutami. Robię swobodnie, luźno i bardzo fajnie mi to wychodzi. Jest naprawdę gruby, cieplutkie. Będzie fajny komplecik na zimę. Tak, to by było tyle na razie. Planuję do tego kompleciku zrobić taką niebieską czapeczkę, takie niebieskie rękawiczki
i zrobię białe skarpety, nie? Tak. To jeszcze zrobię. Jak już to wszystko zrobię, to Wam w następnym filmiku pokażę i opowiem. No i już czas pomyśleć o tym, jaki komplet będzie dla trzeciego noworodka. Też będzie robiony praktycznie tak samo. Będą spodenki takie, będzie sweterek taki, ale być może coś zrobię tam po prostu innego. Zobaczę. Na razie robię ten drugi komplet. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła te rzeczy sprezentować. No i czy tym niemowlaczkom będą one pasować? To jest takie zawsze znak zapytania. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że ja zdążę z tym. Tak, no. Moje miszki są ze mną. Te miszki Wam pokazałam w którymś filmiku o moich pierwszych maskotkach. To właśnie były te. I one mi się teraz tu fajnie nadają jako dekoracja, jeżeli robię filmik na temat dziergania dla małych dzieci. No, jestem i tak zachwycona tymi miszkami, no bo niezmiernie mi się one podobają. Patrzcie. No ładne, prawda? No jeszcze im dałam takie tu kolorowe coś tam, nie? Fajne miszki. No, będę robiła maskotki z czasem. Chciałabym jakieś maskotki porobić dla tych dzieci w komplecie. Do kompletu zobaczę, może mi się uda. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę póki co. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał i że też złapiecie za druty czy za szydełko i będziecie mieli ochotę coś fajnego zrobić dla dzieci, dla wnuków. Tak, życzę Wam wielu pomysłów, wytrwałości w dzierganiu i do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Cześć.